Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejną środę, w kolejnym odcinku z cyklu Webinarowa Środa. Moje nazwisko Anna Będkowska, redakcja Globenergia. Naszym dzisiejszym gościem, ekspertem jest Pan Adam Minikowski z NIBE Biawar. Dzień dobry Panie Adamie. Dzień dobry, witam serdecznie. A tematem, na temat którego dzisiaj porozmawiamy, jest to, czy bufor z grzałką mógłby zastąpić pompę ciepła, czyli temat bardzo interesujący. Ja zachęcam Państwa do aktywności na czacie. Prezentacja potrwa około 20 minut, później będzie czas dla Państwa i dla eksperta. Spotykamy się za około 20 minut na sesji pytań i odpowiedzi. Powiem tylko, że wydarzenie jest nagrywane, więc wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają materiał. Materiały wideo. Nie przeszkadzam, oddaję głos ekspertowi i do zobaczenia na sesji pytań i odpowiedzi. To jeszcze raz dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym webinarze. Opowiemy sobie o temacie, który dosyć często wraca przy różnych rozmowach z inwestorami na temat energooszczędności i szukania oszczędności w budynkach, szczególnie jednorodzinnych. Wielu inwestorów szuka jakby innych rozwiązań, czy też jakichś nowych pomysłów na instalacje grzewcze, tak żeby wygenerować jak najniższy rachunek za ogrzewanie budynku. I czasem te dyskusje, czy też koncepcje związane z pomysłami na instalację grzewczą brną troszeczkę w ślepą uliczkę. Jedną z takich ślepych uliczek jest właśnie szukanie możliwości podłączenia dużych zbiorników buforowych, magazynowania w nich tej ciepłej kotłowej wody na cele późniejszego ogrzewania budynku. Trzeba sobie zdać sprawę, że takie rozwiązania należy dosyć szeroko przeanalizować i zanim się podejmie decyzję, że chce się pójść w tym kierunku, warto się zapoznać z pewnymi wytycznymi czy też zasadami dobierania takich instalacji, a też porównywania pewnych parametrów, które potem należy wziąć pod uwagę. Ja podzieliłem dzisiejsze spotkanie na kilka takich segmentów, które opowiedzą nam, jak podejść do tematu właśnie buforowania i czy pompa ciepła w porównaniu z takim układem bufor plus grzałka jest rozwiązaniem konkurencyjnym. Porównamy sobie te aspekty techniczne, ale też aspekty ekonomiczne. Jeszcze parę słów o sobie. Ja zajmuję się odnawialnymi źródłami od ponad 15 lat. W firmie NIBE Biawar jestem menadżerem produktu do spraw OZE i dzisiaj troszeczkę przybliżę Państwu temat buforów z grzałkami i pomp ciepła. Jak wszyscy pewnie wiemy, nowe budynki obecnie powstające muszą spełniać pełne wymogi rozporządzenia warunków technicznych 2021, czyli muszą spełniać pewne parametry przenikania przegród, ścian, dachów, okien, tak aby ten parametr końcowy, obliczeniowy w certyfikacie czy w audycie energetycznym energii pierwotnej, czyli EP, wychodził poniżej 70 kWh na metr kwadrat na rok. Budując taki budynek, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na izolacyjność tego budynku, czyli zastanowić się, jakich materiałów chcemy użyć do budowy ścian, jakich izolacji, żeby te parametry spełniały wymogi warunków technicznych. Dodatkowo w takich budynkach, które już będą bardzo dobrze zaizolowane, zarówno ściany, jak i dach, szczelna stolarka okienna, często są to już pakiety trzyszybowe w tak zwanym ciepłym montażu, musimy przewidzieć jeszcze jeden element, wentylację takiego budynku. Jeśli zbudujemy taki szczelny, ciepły budynek, to praktycznie wentylacji w nim nie ma, ponieważ wentylacja grawitacyjna tutaj nie pracuje, bo ten budynek został szczelnie zamknięty i nie ma napływu świeżego powietrza. Aby uzyskać te dobre parametry energetyczne budynku, należy zainstalować w nim wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli wentylację z rekuperatorem. I to praktycznie staje się już takim zwanym must have, czyli trzeba mieć to w budynku, żeby zapewnić odpowiedni komfort w budynku, jednocześnie nie tracić tej energii na ogrzewanie, nie wyrzucać jej na zewnątrz w trakcie procesu wentylacji. Stąd też ten trend budowania budynku z wentylacją mechaniczną myślę, że będzie się bardzo mocno rozwijał. Jeszcze wiele osób nie zwraca na to uwagi, bo spotykam się z takimi budynkami, że jest super, super ciepły, doszczelniony, ocieplony, ale inwestor nie chce montować tam wentylacji mechanicznej. Czym to się kończy? No najczęściej kończy się tym, że potem musi montować mikronawiewniki w oknach, musi rozszczelniać okna, wpuszczać to zimne powietrze, no bo niestety napływ powietrza świeżego musi nastąpić do budynku, bo inaczej wentylacja nie działa. Jeśli nie mamy wentylacji, to w budynku jest niekomfortowo, gromadzi się dwutlenek węgla, gromadzą się okropnie duże ilości wilgoci, które potem powodują pleśń na oknach, brak komfortu,
złe samopoczucie mieszkańców, także wentylacja mechaniczna staje mi się takim obowiązkiem w nowych budynkach. Jeśli chcemy spełnić te warunki techniczne 2021, to musimy zastosować też odnawialne źródło energii, ponieważ bez zastosowania tego odnawialnego źródła energii uzyskanie parametru EP poniżej 70 kWh na metr kwadratowy na rok jest bardzo trudne i bardzo ciężkie do uzyskania. Po co o tym mówię? Bo przejdziemy za chwileczkę właśnie do tego rozwiązania bufor z grzałką kontra pompa ciepła i będziemy porównywać te wszystkie parametry. Przeanalizujmy sobie na przykładzie, bo chyba taki przykład praktyczny jest najlepszy i najbardziej obrazowy. Porównamy sobie taką instalację pompy ciepła do instalacji na przykład z bufora z grzałką wspomaganego na przykład instalacją fotowoltaiczną. Przykładowo niech to będzie budynek zgodny z warunkami technicznymi 2021, powierzchnia ogrzewana w budynku 150 m2, ogrzewanie podłogowe, rekuperator, 4 osoby, czyli absolutny standard taki typowego budynku mieszkalnego. Chcąc ogrzać taki budynek, musimy przede wszystkim najpierw dokonać obliczeń cieplnych. I to jest element moim zdaniem obowiązkowy przy jakiejkolwiek koncepcji na ogrzewanie. Nie dobieranie na oko, nie szacowanie, tylko wykonanie prostego bilansu cieplnego budynku, wyznaczenie mocy grzewczej i zapotrzebowania na energię cieplną. Wtedy jesteśmy w stanie dobrać dokładnie takie urządzenie grzewcze, jakie spełni nasze oczekiwania. Nie będzie ani za duże, ani za małe, będzie akurat dobrane. Niestety trend jest taki, że w większości instalacji, które my spotykamy, bardzo rzadko przygotowany jest tak zwany bilans OZC, gdzie jest obliczone zapotrzebowanie na moc grzewczą i na energię i często te dobory pomp ciepła czy też innych urządzeń grzewczych są robione troszeczkę na oko czy też szacowane przez wykonawców, projektantów itd. W domkach jednorodzinnych da się jeszcze to w miarę oszacować z jakimś tam niewielkim błędem, no, ale przy większych obiektach praktycznie dobieranie urządzenia grzewczego bez OZC to jest niemożliwe i w takich wielu przypadkach, kiedy ktoś zgłasza się do nas do firmy z prośbą o oszacowanie doboru pompy ciepła w jakiś większy budynek, to od razu mówimy, że bez OZC to nie ma w ogóle drogi, żeby przygotować chociażby jakąś koncepcję instalacji. No i dlatego naszego budynku 150 m2 po obliczeniach cieplnych zapotrzebowanie na energię cieplną, czyli na te kilowatogodziny, na pokrycie tak zwanych strat ciepła przez wentylację, przez na ogrzewanie, przez straty ciepła, przez przenikanie, przez przegrody, potrzebujemy około 10 700 kWh na rok, czyli tyle energii cieplnej trzeba wyprodukować jakimś tam urządzeniem grzewczym, żeby w budynku zapewnić komfort cieplny. Dodatkowo należy jeszcze tu uwzględnić ciepłą wodę użytkową. Tutaj mniej więcej dla 4 osób przewidywana ilość energii to jest około 4000 kWh na rok. Tutaj no, w zależności od zużycia ciepłej wody użytkowej, ale tak średnio licząc jest to około 4000 kWh dla 4 osób, czyli 1000 na jedną osobę. Sumarycznie z naszego urządzenia grzewczego musimy wyprodukować 14 700 kWh energii cieplnej na cele ogrzewania i na cele ciepłej wody użytkowej. No i teraz jeżeli byśmy chcieli zrobić taką koncepcję, że chcemy wstawić sobie bufor duży jakiś, do tego włożyć sobie grzałki i ogrzać ten budynek, no to musimy przewidzieć pewne warunki zewnętrzne, temperatury zewnętrzne, które się na pewno wcześniej czy później pojawią i ile energii będziemy potrzebować na ogrzanie budynku. I to przykładowo, jeżeli obliczymy sobie zapotrzebowanie cieplne do budynku i na przykład przy takiej temperaturze powiedzmy minus 10 stopni Celsjusza, to są takie temperatury ujemne, które jeszcze u nas dosyć często występują. No, liczenie na minus 20 czy na minus 25 nie ma sensu, no ale chciałem jakiś taki wybrać przykład bliższy naszym warunkom klimatycznym. Czyli na przykład mamy w danym momencie, przychodzi jakiś tam styczeń, przychodzi minus 10 stopni Celsjusza na zewnątrz, wtedy zapotrzebowanie budynku będzie wynosiło około 5 kW i załóżmy te minus 10 stopni jest przez całą dobę 24 godziny, czyli nasz budynek przez te 24 godziny będzie potrzebował dostawy 120 kWh energii cieplnej. Tyle musimy wyprodukować energii cieplnej, żeby zapewnić ten komfort w tym budynku na cele oczywiście samego ogrzewania. No i teraz jeśli byśmy chcieli koncepcyjnie wstawić sobie bufor plus grzałki, no to wstawiamy sobie taki bufor powiedzmy o pojemności 1000 litrów, to już jest bardzo duży zbiornik, gdzieś go trzeba zmieścić w takim budynku, mamy tylko 150 m2, więc też ta kotłownia nasza nie będzie zbyt wielka. Załóżmy, że mamy tutaj ogrzewanie podłogowe, tak jak wcześniej założyliśmy i nasz bufor nagrzejemy
tymi grzałkami do 70 stopni Celsjusza, no bo pozwoliła nam, to nie wiem, fotowoltaika, czy mamy jakąś tam tańszą energię w jakiejś tam taryfie. W takim buforze, jeśli go nagrzejemy nawet do 70 stopni, jesteśmy w stanie zmagazynować tylko 30 kilka kilowatogodzin energii. Co to oznacza? Że nasz budynek potrzebuje 120, to co wcześniej wyliczyliśmy, a w buforze mamy raptem 35 kilowatogodzin energii. Czyli żeby w ogóle pomyśleć o takim buforze, który miałby zmagazynować nam ciepło chociaż na dobę, potrzebowalibyśmy około 4000 litrów. Gdzie takie zbiorniki zmieścić w budynku o powierzchni 150 metrów? Więc już widzimy, że bufor 1000 litrów nie posłuży nam jako magazyn energii cieplnej takiej o pojemności 1000 litrów, żeby zapewnić nam ogrzewanie nawet na kilka godzin. No i teraz jeszcze możemy do tego podejść troszeczkę inaczej, no bo jeśli tutaj spojrzymy sobie, mamy 35 kWh zmagazynowanych w buforze, 120 to jest zapotrzebowanie dobowe naszego budynku, sam czas wygrzewu tego zbiornika buforowego od temperatury tych 30 kilku stopni, bo tyle potrzebujemy do podłogówki, do tego powiedzmy poziomu, nie wiem, 70 stopni, no bo chcemy go przegrzać, żeby zmagazynować jakąś ilość energii, będzie trwało około 6 godzin, czas rozładowania 3-4 godziny, bo tylko tyle nam wyniesie rozbiór tego zbiornika, więc bez ogrzewania zostajemy przez 18 godzin. Czyli ta minimalna pojemność wymagana to byłoby 3,5 tysiąca litrów, czyli taki ogromny zbiornik albo ogromne zbiorniki gdzieś trzeba by wstawić. Nie? Ja tutaj mówiłem o tych temperaturach w buforze, to powiedzmy 70 stopni, no możemy tam, nie wiem, próbować na 80 nawet pogrzać, to niewiele tutaj zmieni, wzrośnie nam to raptem, nie wiem, do 40 kWh, czyli dalej brakuje nam znacznej ilości energii i tutaj podnoszenie temperatury w tym zbiorniku niewiele zmieni. No tutaj widzimy, że po prostu pojemność cieplna bufora 1000 litrów jest zbyt mała i 18 godzin praktycznie jesteśmy bez ogrzewania, więc ten koncepcja skupienia się tylko na buforze 1000 litrów i grzałce może nam nie zapewnić energetycznie takiej ilości, znaczy na pewno nie zapewni ilości ciepła, żeby ogrzać budynek. Drugi koncept, który należy przewidzieć przy takich instalacjach, to przepływy wody w instalacji. No i przykładowo, jeśli w naszym budynku 150 m2 ułożymy sobie podłogówkę, to wejdzie nam w okolicach pewnie 18 jakichś tam pętli ogrzewania podłogowego, 1400 metrów bieżących rury na podłodze. Jeśli założymy sobie przepływ dla jednej pętli około 1,5 litra, to wszystkie pętle wygenerują nam przepływ 27 litrów wody na minutę. Mając bufor pojemności 1000 litrów, nawet jeśli mówię, nagrzejemy go na te 70 stopni i deltę T na ogrzewaniu podłogowym założymy około 7 kelwinów, to cykl wymiany ciepła, przepływu tej wody w całym buforze, czyli recyrkulacja całej pojemności bufora zajmie nam około 170 minut. I co wtedy? No mamy praktycznie już po jednej wymianie tego zbiornika buforowego przy takim przepływie, no 1000 litrów dzielone przez 27. Więc widzimy, że ta pojemność wystarczy nam na recyrkulację tylko 170 stopni. Oczywiście tutaj ten układ będzie wymagał podmieszania, no bo jeśli mamy ten bufor załadowany na 70 stopni, to musimy mieć układ mieszający, no ale tak czy siak przepływy to przepływy. Ilość litrów wody musimy przetoczyć, stratę, ilość energii zmagazynowanej opowiedzieliśmy sobie na poprzednim slajdzie. Tutaj mówimy tylko o tej części hydraulicznej, czyli widzimy, że ta recyrkulacja tej wody nastąpi dosyć szybko. Co dalej? Porównajmy też sprawności takich układów, czyli mamy tutaj na przykład instalację jakiejś tam pompy ciepła, tutaj przykładowo do tego budynku dobrałem pompę F2040 niby o mocy bodajże 8 kW, przy średnim współczynniku sprawności 3,9, licząc tutaj ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, więc te nasze 14 tysięcy kWh dzielone przez 3,9 daje nam 3700 kWh energii potrzebnej do napędu pompy ciepła. To jest nasz roczny rachunek za ogrzewanie. Przy grzałce współczynnik efektywności jest praktycznie równy 1, więc musimy wyprodukować znowu te 14 700 kWh energii, więc tutaj już widzimy dosyć spore dysproporcje w ilości energii, którą musimy przepuścić. No i teraz porównajmy sobie koszty. No w chwili obecnej, ja tę prezentację przygotowywałem tydzień temu, cena energii w Tauronie brutto z opłatami była 0,8, a dokładnie dwa dni temu z nowych faktur widzę już wynosi 0,9 zł za kilowatogodzinę. Natomiast tutaj zrobiłem to zestawienie dla 0,8, już nie było czasu, żeby to zmienić, więc widzimy 80 groszy za kilowatogodzinę i teraz porównajmy sobie koszty eksploatacji
wersja pierwsza, pompa ciepła pracująca tylko w jednej taryfie, czyli G11, przeliczając te zużyte kilowatogodziny na złotówki, to jest około 3000 zł rocznie. Jeśli zrobilibyśmy to samo na tej grzałce, którą byśmy wkręcili do bufora w pierwszej taryfie, no to mielibyśmy około 11, prawie 12 tysięcy kWh, 12 tysięcy złotych, więc bardzo duży rachunek za ogrzewanie. Wchodząc tutaj w układ dwutaryfowy, 40% w taryfie droższej, 60% w tańszej, wychodzi nam tylko 9 tysięcy, czy aż 9 800 zł. No i próbując to nagrzać tylko w drugiej taryfie 7 tysięcy zł. Tak czy siak oszczędności między pompą ciepła, ogrzewaniem, grzałką tutaj będą dosyć znaczne, między 4 a 8 tysięcy, prawie 9 tysięcy złotych rocznie. No i teraz wchodzi pomysł taki, że może byśmy porównali też koszty inwestycyjne, no bo też może te oszczędności tutaj są jakieś znaczące, ale koszt inwestycyjny będzie za duży. Pompa ciepła obecnie taka w podstawowym układzie, czyli pompa plus jakaś centrala wewnętrzna, koszt razem z montażem i materiałami to jest około 40 tysięcy złotych brutto. Natomiast w układzie, kiedy chcielibyśmy zrobić właśnie bufor, grzałkę, jakiś zbiornik CW, oczywiście grupę mieszania, no bo bufor chcemy przegrzewać na wysoki parametr, pompa obiegowa, naczynia przeponowe i tak dalej, koszt takiej instalacji wynosiłby 20 tysięcy złotych. Więc jeśli my mamy około 9 tysięcy złotych oszczędności rocznie, a nadwyżka inwestycyjna to jest tylko 20 tysięcy, to ten czas zwrotu między 3 a 5 lat będzie nam tutaj wynosił. No dobrze, co jeszcze możemy w takim razie tutaj zrobić? A może byśmy tak stwierdzili, że jednak dołóżmy do tego fotowoltaikę i zobaczymy, czy wtedy ten układ się może jakoś skompensuje. No i teraz, jeśli chcielibyśmy zasilać z fotowoltaiki pompę ciepła, no to mając to zużycie tych 3000 z groszem kilowatogodzin rocznie, 4-kilowatowy zestaw zapłynności by nam wystarczył. Dla grzałki już potrzebowalibyśmy 15 kW, więc tutaj już sama moc instalacji fotowoltaicznej już jest dosyć różna i widzimy, te różnice są dosyć spore. Musimy przewidzieć oczywiście powierzchnię na dachu. 4-kilowatowy zestaw to jest między 17-20 m2, 15-kilowatowy, no to już nawet 65 m2. Cena zestawu, no i tu widzimy ogromne różnice. 20 tysięcy za 4-kilowatopiki i 15 za 68 tysięcy złotych. Także widzimy, te koszty inwestycyjne nam się tutaj znacznie zwiększają. No i w tym przypadku zestaw pompa ciepła plus fotowoltaika to jest około 60 tysięcy złotych, grzałka bufor plus fotowoltaika około 88 tysięcy, więc koszty inwestycyjne spore i znacznie się różnią. Podsumowując, więc jeśli chcielibyśmy rozważyć pomysł ogrzewania właśnie budynku instalacją pompa ciepła kontra bufor z grzałką, no to przede wszystkim bufor z grzałką nie spełnia wymogów warunków technicznych 2021 i nie uzyskamy parametru EP poniżej 70 kWh. Na pewno będzie to najdroższe źródło utrzymania, koszty inwestycyjne wysokie, bufor 1000 litrów nie da nam możliwości zmagazynowania ciepła na całą dobę dla takiego budynku, no i te koszty dodatkowe, czyli na przykład fotowoltaika, znacznie musi być większa dla układu bufor z grzałką niż dla pompy ciepła. Także tak by należało podejść do tematu porównywania tego, bo mówię, tych tematów jest bardzo dużo. Na forach internetowych często obserwuję, że są takie pomysły, żeby wstawić bufor 1000 litrów do układu. Nawet jeśli ktoś by planował wstawić bufor 1000 litrów do pompy ciepła, to też proszę pamiętać, pompy ciepła, owszem, lubią bufory, bo one zapewniają przepływ, odpowiedni zład wody w instalacji, ale też proszę pamiętać, że za duży bufor dla pompy ciepła też nie jest dobry. Rozchodzą się tak zwane delty T, na skraplaczu pompa nie uzyskuje odpowiedniej efektywności i ten cały system, ta cała koncepcja, że miało być tanio, zaczyna nam się sypać już na samym początku, bo wstawiliśmy zbyt duży bufor dla pompy ciepła o jakieś tam mocy, nie wiem, 8 czy tam 7 czy 9 kW. Tyle takim krótkim opisem pomysłu pompa kontra bufor. Myślę, że przejdziemy do pytań, bo pewnie będzie ich sporo, więc chętnie posłucham Państwa pytań i postaram się wyjaśnić. Dziękuję za prezentację, to przejdźmy może od razu do pytań. Pierwsze pytanie, odpowiedź na to pierwsze pytanie już w zasadzie padła, ale może żeby to jeszcze wyraźnie wybrzmiało. Wcześniej mówiliśmy o troszeczkę niższej temperaturze w buforze tutaj, a gdyby podnieść temperaturę do 80 stopni.
Tak, no oczywiście, no, możemy podnieść tam temperaturę, nie 70, tylko 80, ale nadal jakby widzimy, nie zagwarantuje nam to takiej ilości energii w tym zbiorniku buforowym. Więc czy to będzie 70 czy 80, czy będziemy dochodzić do jakichś jeszcze wyższych temperatur, ta ilość energii nadal będzie niewystarczająca na pokrycie dobowego zapotrzebowania. Druga sprawa, no, mając już taki zbiornik o temperaturze 80 stopni, no, wypadałoby jednak tą instalację dobrze zabezpieczyć, no bo jeśli na jakiejś kotłowni czy maszynowni wejdzie nam jakieś dziecko i dotknie, nie wiem, krótca zbiornika, coś tam, no to się poparzy. No 80 stopni to są parametry, których my w instalacjach domowych już praktycznie nigdy nie uzyskujemy. Nawet grzejnikowe instalacje najczęściej są obecnie projektowane na parametr 55 na 45. Także mówię, możemy podbijać temperaturę. Często tak się dzieje, jak mamy na przykład układ pompa ciepła z buforem i kominek na przykład z płaszczem wodnym. I wtedy zrzucamy po prostu nadmiar ciepła z kominka do bufora, a pompa sobie już robi rozprowadzenie. Wtedy rzeczywiście ten bufor może być bardzo gorący, ale sama instalacja podłogowa wymaga, nie wiem, między 35 a 40 stopni na zasilaniu, grzejniki w okolicach 55 stopni, czyli mamy i tak czy siak za mało energii. Tutaj jeszcze kwestia, tutaj jeden pan poruszył w tym momencie kwestię tego, że może nie być grzałek grzejących nawet do 80 stopni, no bo to jest jednak duża, duża objętość i też można się nad tym zastanawiać, prawda? Tak, tak, no bo teraz mocowo, no, taki bufor 1000 litrów to jest kilkadziesiąt kilowatogodzin do przygotowania. No i teraz, żeby go nagrzać, to no musimy odpowiednią moc mieć, żeby zrobić to w krótkim czasie jakimś. No i teraz do bufora 1000 litrów kręcimy grzałkę 9 kW, no to już jest dosyć spore też obciążenie przyłącza elektrycznego. No i ta instalacja zaczyna stwarzać problemy już na etapie koncepcji. Dobrze, tutaj jeszcze jedno pytanie takie do prezentacji. Czy delta nie powinna być mniejsza przy ogrzewaniu podłogowym? Już mówię. Jak to wygląda u innych producentów pomp ciepła, nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, natomiast u nas system sterowania deltą T na ogrzewaniu podłogowym wygląda w ten sposób, że jest tak zwana wgrana mapa w sterowniku i ona pilnuje delty T i ona się waha między 5 a 7 kelwinów w zależności od pracy tego ogrzewania podłogowego i temperatury zewnętrznej, czyli mamy tak zwaną trochę zależność temperatury zewnętrznej od delty T na ogrzewaniu podłogowym. Do 0 stopni Celsjusza pompy niby pracują z deltą T 5 kelwinów, natomiast wraz ze spadkiem temperatury dochodzą nawet do 7 kelwinów przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej, czyli na przykład dla trzeciej strefy minus 20 wtedy uzyskuje 7, więc to jest płynna regulacja delty T. To wynika z, jakby z chęci uzyskania jak najwyższej sprawności tej pompy ciepła i to już sterownik reguluje automatycznie. Kolejne pytanie. Może zatem więcej buforów? Pewnie i tak wyszłoby taniej niż pompa ciepła. No, tutaj też była analiza ekonomiczna pokazana, więc pewnie dwa bufory według tego, co pan podawał, wyszłoby tak samo. To instalacja pomp ciepła. Bufor 1000 litrów, obecnie mam przed sobą katalog niby Biawar, to jest cena około 10 tysięcy złotych. No jak wstawimy cztery bufory, no bo liczyliśmy, że będziemy potrzebować około czterech, trzech takich, no to już mamy 30 tysięcy złotych, 40 prawie, czyli tyle co pompa ciepła. Do tego grzałki, jeżeli do każdej z bufora wkręcimy grzałkę 6 kW, to mamy 24 kW obciążenie elektryczne. Który budynek ma takie przyłącze elektryczne? No niewiele, większość budynków ma przyłącza znacznie, no trochę mniejszej mocy. A gdzie do tego jeszcze? Płyta indukcyjna, czajnik, telewizor, komputer, wszystkie zabawki i tak dalej. Więc zwiększanie buforów tutaj nam nic nie wnosi, no bo potem my musimy te bufory czymś nagrzać, musimy zwiększyć potrzebę, zamontować grzałki, a jeżeli chcielibyśmy fotowoltaikę jeszcze do tego, no to tej fotowoltaiki będzie znacznie, znacznie więcej. No i nie mówiąc już o powierzchni samych buforów, prawda? No do tego tak, no bo tutaj mówię, bufor 1000 litrów to jest ponad 2 metry wysokości i średnica 110 cm, no to już gdzieś trzeba zmieścić też. No, w większości takich domków małych nie mamy miejsca, te kotłownie są bardzo małe, czasem ciężko pompę ciepła zmieścić, a co dopiero bufor 1000 litrów. Kolejne pytanie, czy są zatem sytuacje, w których da się, może jest ekonomicznie uzasadnione stosowanie bufora z grzałką zamiast pompy ciepła, może bardzo małe domki? Powiem tak, są takie sytuacje, że to ogrzewanie elektryczne może się sprawdzić, no tak to trzeba nazwać, jest to ogrzewanie elektryczne, mamy po prostu grzałkę w zbiorniku buforowym. Przy bardzo małych domkach o bardzo wysokim współczynniku
izolacyjności. To są domki w standardzie NF40, czy nawet wchodzimy już tu prawie w NF15, czyli w domy pasywne. Tam w tej energii potrzebujemy na tyle mało, że rzeczywiście tym ogrzewaniem elektrycznym da się to zrobić. Jest też odpowiedź na branży pomp ciepła na takie właśnie małe domki, no bo te pompy splitowe czy tam monoblokowe, które u nas się najczęściej montuje, są takie moce rzędu tam 5, 6, 8 kW, no ale czasem się zdarza, że nawet ta moc jest zbyt wysoka dla domku, nie wiem, o powierzchni 70 m2. Są takie pompy ciepła, to są nazwane pompy wentylacyjne. Nie każdy producent ma to w ofercie, ja raptem kojarzę dwóch czy trzech producentów. Natomiast są to pompy ciepła, które wykorzystują powietrze tak zwane odpadowe, czyli powietrze wyrzucane z budynków jako dolne źródło, czyli jako system napędzający nam pompę ciepła. I w takich małych budynkach stosuje się często takie rozwiązania. W Europie te rozwiązania są mało znane, jak mówię tu o Europie poniżej Bałtyku, znaczy nawet powyżej Bałtyku, czyli cała Skandynawia w okropnych ilościach stosuje właśnie takie rozwiązania w ciepłych, małych domkach, ponieważ one się doskonale sprawdzają, są łatwe w instalacji, a jednocześnie wykorzystują to, co bezpowrotnie tracimy, czyli to powietrze wyrzucane przez wentylację. To jest jakby szerszy temat, może rzeczywiście na przyszły rok byśmy przygotowali jakiś webinar na temat pomp wentylacyjnych, bo jest to zupełnie nieznana część tej branży pomp ciepła u nas w Polsce, a na pewno bardzo to ciekawe. Mówi Pan o potrzebach energetycznych w budynkach nowych i projektowanych, a co w budynkach starych? Czy potrzeby takich budynków można wyliczyć na podstawie faktur zużycia za gaz i prąd, które to będą stanowiły bazę wyjściową do analiz modernizacyjnych? Okej, jest to jeden ze sposobów, no bo chyba nie ma nic dokładniejszego mówiącego nam o budynku, jak zużycie jakiegoś tam paliwa przez kilkanaście ostatnich lat, które znamy dla swojego budynku. Jest to jeden z elementów, którym się szacuje zapotrzebowanie na moc grzewczą. Oczywiście, jeśli mamy ogrzewanie elektryczne w takim starym budynku, no to odczyt z licznika jest bardzo prosty. Widzimy, ile tych kilowatogodzin, przepraszam, energii dostarczyliśmy do budynku i z tego mniej więcej możemy już zacząć szacować sobie, jakiego mocy urządzenie grzewcze wstawić zamiast tego ogrzewania elektrycznego. Podobnie jest z gazem. Tutaj należy zwrócić uwagę na dwa elementy. Na pewno na wartość opałową tego gazu, bo ona się różni w zależności od dostawcy. Od, widziałem, 9 nawet do 11,5 kWh z metr sześcienny. No i też sprawność takiej instalacji, czyli sprawność kotła gazowego i całej instalacji. To jest jeden z elementów. My często przy budynkach modernizowanych pytamy też o właśnie zużycie paliwa poprzedniego źródła i taki gaz, prąd jest łatwy do oszacowania. Jeśli jest to jakiś kocioł węglowy, to absolutnie się nie nadaje do szacowania, bo tam nie jesteśmy w stanie przewidzieć sprawności, wartości opołowej, cyklów spalania, temperatury i tak dalej, ale jest to jeden z elementów. Także tutaj pan Zbyszek fajnie zapytał o to, nie zostawiałbym obliczeń tylko na bazie tego zużycia energii elektrycznej czy gazu, ale zrobił takie porównawcze, z jednej strony wyliczyć właśnie jakie zużycie energii jest licząc z paliwa, a drugie zrobić jakąś taką chociażby prostą analizę od OZC strat ciepła i porównać, czy to jest jednolite między sobą. Jeśli się rozjeżdża, no to wtedy szukać, co może być przyczyną dużych dysproporcji. Natomiast przy gazie najczęściej, przy prądzie, przy oleju opałowym, czasem nawet przy kotłach peletowych, takich automatycznych, da się to w miarę oszacować na podstawie zużycia paliwa. Przy jakiej temperaturze powinien być punkt biwalentny, by było to najbardziej opłacalne w przypadku grzałki przepływowej w instalacji? Okej, no to tutaj o punkcie biwalencji faktycznie mówiono już dosyć dużo i myśmy też takie webinary tutaj prowadzili na naszych środowych spotkaniach, natomiast co to ten punkt biwalencji jest i jak go sobie dobrać? Punkt biwalencji to nic innego jak temperatura zewnętrzna, przy której pompa ciepła w 100% pokrywa zapotrzebowanie na moc grzewczą, a poniżej tego punktu biwalencji pompa, i tutaj podkreślam słowo, może współpracować z innym źródłem. To nie jest tak, że zawsze się od razu poniżej tego punktu uruchamia jakaś tam grzałka czy kocioł, tylko pompa ma swoje algorytmy, które mi decyduje, czy już powinna uruchomić, czy nie. I często jest tak, że ta grzałka praktycznie się nie uruchamia. Natomiast punkt biwalencji zalecany przez producentów, ale zalecany też przez PORTPC, czyli Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, dla Polski jest między minus 7 a minus 10 stopni Celsjusza. Z czego to wynika? Z danych
klimatycznych. Jeżeli porównamy sobie skrajne dwie strefy klimatyczne, to jedną z cieplejszych, czyli tutaj powiedzmy północno-zachodnią Polskę w okolicach Świnoujścia, tam temperatury obliczeniowe to są minus 16 stopni Celsjusza, ale praktycznie 99% sezonu grzewczego zamyka się w temperaturach od minus 7 do plus 15. Jak weźmiemy najzimniejsze strefy klimatyczne, Suwałki czy Zakopane, tam temperatury te takie w 90% to są od minus 11 do plus 15 stopni Celsjusza. To, co jest poniżej tych punktów bilansji, to są sporadyczne ilości godzin w roku. Widzimy, że klimat nam się ociepla. Już niektóre kraje zmniejają te temperatury obliczeniowe na wyższe i tak jest na przykład w przypadku Niemiec, gdzie te dwa lata temu już podniesiono temperatury o 5 stopni w górę. W Polsce ten temat zmian temperatur pojawił się już w tym roku na konferencji chyba portu, jak dobrze pamiętam, i tam jest pomysł podniesienia temperatur obliczeniowych, ponieważ nam się klimat bardzo mocno ocieplił. O 23% w niektórych punktach pomiarowych nawet wzrosły nam średnioroczne temperatury. Więc punkt biwalencji między minus 7 a minus 10 na pewno będzie dobrym punktem. Nie ma sensu wybierać pompy ciepła na minus 15 czy na minus 20. Będzie to pompa przewymiarowana, za droga, wyższe koszty inwestycyjne, wyższe koszty eksploatacji, bo zbyt duża pompa ciepła pracująca na częściowym obciążeniu będzie nam przynosiła niższy współczynnik efektywności. Może warto do pompy ciepła i bufora dodać grzałkę, aby pominąć taktowanie przy pompy przy temperaturach na przykład 10-15 stopni. Większość pomp ciepła, szczególnie pomp powietrznych, ma wbudowaną albo ma w zestawie, albo w centrali wewnętrznej, albo w dostawie od producenta grzałkę. I ona zawsze jest, musi być, ponieważ no, dobieramy pompy powietrzne na punkt biwalencji, a jednocześnie też musimy mieć jakieś zabezpieczenie na tak zwane defrosty, czyli odszczelnianie. Żeby uniknąć tego taktowania, to przede wszystkim warto się skupić nie na tym, żeby dać tam grzałkę do bufora, tylko dobrze dobrać pompę ciepła i dobrze zaprojektować instalację. To dobrze to znaczy właśnie wybrać odpowiedni punkt biwalencji, czyli złapać się w tym segmencie minus 7, minus 10, do tego przeanalizować tą moc pompy ciepła względem pojemności naszej wodnej instalacji grzewczej. I tutaj takie zasady, które najczęściej są powtarzane w branży, to jest to minimum 10 litrów wody na każdy kilowat mocy grzewczej pompy ciepła. 20 litrów to też jest fajna, górna granica to jest około 50 litrów na każdy kilowat. Więc jeżeli założymy sobie 20 litrów na każdy kilowat, to zład wody jest na tyle duży i te przepływy są na tyle odpowiednie, że ta pompa nie będzie nam taktowała. Dokładanie się teraz wchodzenie w grzałkę przy jakichś temperaturach na poziomie 10-15 stopni nie ma sensu, no bo wtedy pompa ciepła ma najwyższą sprawność. Mamy wysoką temperaturę powietrza zewnętrznego, dlaczego więc mielibyśmy przechodzić na grzałkę? No trochę się nam to kłóci z koncepcją taniego ogrzewania budynku, więc lepiej się skupić na odpowiednim zaprojektowaniu instalacji grzewczej razem z pompą ciepła niż kombinowania tutaj bufor, grzałka i kiedy się przełączyć. To robi automatyka sama i najczęściej korzysta z grzałki wtedy, kiedy jest zimno, kiedy pompa staje się mniej efektywna, kiedy brakuje nam mocy grzewczej. Natomiast w drugą stronę, im cieplej na zewnątrz, tym pompa jest coraz bardziej efektywna, więc korzystajmy z tego, właśnie po to ją kupujemy. Jakie ciepło właściwe zostało wzięte do obliczenia energii zmagazynowanej w zbiorniku? Ciepło właściwe czego? Wody? Wody, ciepło właściwe jest stałe, 0,00116 kWh, decymetr sześcienny Kelwin, wartość stała. Chyba, że pan Krzysztof miał coś innego na myśli, to prosimy jeszcze. Tak, no jakie można dopisać, panie Krzysztofie, to tak, prosiłbym tak o informację. Gdzie można znaleźć przydatne wzory i omówienia naukowe lub szkolenia do obliczania tego typu tematyki, czy też kwestie przemysłowego podgrzewania CWU? O, panie Michale, trafił pan w punkt zapalny. Dlaczego tak się dzieje? Wycofano normę obliczeniową, jeśli chodzi o obliczanie ciepłej wody użytkowej dla obiektów większych niż domek jednorodzinny, czyli budynki wielorodzinne, hotele i tak dalej. Nie wiadomo, na czym bazować. Stara norma została wycofana, nowa się praktycznie nie pojawiła. Metod obliczeniowych jest kilkanaście. Ja ostatnio przejrzałem te wszystkie metody, jakieś metoda Sandera, metoda wyznacznikowa, metoda z niemieckiej normy DIN 400 ileś, już nie pamiętam, nasza polska norma i tak dalej, i każda dała inne wyniki. Rozrzut był ogromny. Na tyle ogromny, że nawet taki magazyn chyba Install Reporter opisał to, że rozrzut jest między 40 a 90%, więc widzimy, że te dane obliczeniowe są bardzo, bardzo dziwne. Ja razem z działem technicznym NIBE Pomp Ciepła skupiliśmy się na tym temacie ogrzewania ciepłej wody użytkowej i tutaj
Próbujemy to jakoś ujednolicić dla pomp ciepła szczególnie i planuję w przyszłym roku wprowadzić szkolenia z zakresu właśnie obliczania mocy pompy ciepła, ciepłej wody użytkowej dla takich obiektów. Ja myślę, że z tego całego ogromnego szkolenia, bo to jest ogromne szkolenie takie dwudniowe, uda się wybrać ten właśnie segment o CWU dla budynków o większym zapotrzebowaniu i przedstawić go na webinarze, więc ja na pewno tutaj z panią Anią przegadam temat, żebyśmy może w przyszłym roku, po nowym roku zrobili taką właśnie webinar z obliczania ciepłej wody użytkowej dla większych zapotrzebowań, bo powiem szczerze, jest to ogromny problem branżowy, jak do tego podejść, czy tutaj regulować objętością zbiorników, czy temperaturą w tych zbiornikach, jakie założyć zużycia ciepłej wody użytkowej, bo tu też jest totalna dezinformacja, ale ja mając trochę doświadczenia bardziej praktycznego i mając odczyty z różnych dużych budynków, widzę, jakie błędy też projektanci popełniają. Często są to moce grzewcze przeszacowane i praktycznie 100% przetargów, które w tym roku myśmy dostali do wyceny pomp ciepła, wszystkie miały źle obliczone zapotrzebowanie na moc grzewczą na cele ciepłej wody użytkowej. Więc panie Michale, proszę obserwować stronę Globenergii, na pewno do tematu wrócimy, bo temat ciekawy, złożony na pewno, ale na pewno się pojawi. Oczywiście zapraszam, chętnie zorganizujemy taki webinar, więc tutaj porozmawiajmy. O ile wzrośnie współczynnik COP w przypadku cotygodniowego przegrzewu zbiornika ciepłej wody, na przykład o pojemności 150 litrów? Chyba raczej spadnie COP, jeśli będziemy przegrzewać CWU. Może o to chodziło. Inaczej, no przegrzew ciepłej wody użytkowej, czyli enigmatyczna bakteria Legionella, która się w tym roku i przetoczyła się przez cały kraj i wszyscy nagle zaczęli się interesować bakteriami typu Legionella. No, o co chodzi? Te bakterie narażają się tam w zbiornikach wody ciepłej stojącej i w instalacjach przy niskich temperaturach tej wody. Jeśli tą temperaturę podnosimy, te bakterie w wyższych temperaturach giną. No i teraz jeśli mamy budynek jednorodzinny, zbiornik 150 litrów, no to te bakterie tam się praktycznie nie pojawią, bo ta woda non-stop jest tam wymieniana. Codziennie ta woda jest świeża wlewana do zbiornika. Gdybyśmy ten zbiornik zostawili na dwa tygodnie, dwa miesiące może, o, taki zamknięty, no to wtedy jest rzeczywiście ryzyko pojawienia się tych bakterii. No i wtedy ewentualnie trzeba przeprowadzić dezynfekcję instalacji, czyli przegrzać taką instalację na wysoki parametr. Czy robić to, jeśli mieszkamy na stałym budynku? Najczęściej to funkcję na sterowniku ja deaktywuję, bo jeżeli ktoś jest codziennie w domu, to ta woda jest używana. Jeśli ktoś jest rzadko, bo na przykład tylko w weekendy, no to wtedy raz na dwa tygodnie warto to zrobić. No i teraz jak spada to COP? No niestety spada, bo jak dobrze wiemy, COP jest zależne od temperatury zewnętrznej powietrza, ale też od temperatury wody, którą chcemy przygotować. No i przykładowo, jeśli byśmy sobie wzięli pompę ciepła, o tą, o której mówiliśmy, parametr ten będzie się wahał między 3 z groszem a 4,5, może spaść nawet tam do 2,9. Przy tym wysokim parametrze, czyli jeśli będziemy chcieli przegrzewać tą wodę na 55 stopni Celsjusza. To jest chwilowe przegrzanie, więc tutaj dla nas, dla użytkowników domów rodzinnych, to chwilowe przegrzanie nie generuje jakichś wielkich kosztów i praktycznie jest niezauważalne. Można by to wyliczyć oczywiście szczegółowo. Czy jest sens? Chyba nie. Mówię, te przegrzewy są najczęściej rzadkie i nie wpływają nam na roczny rachunek aż tak mocno. Nie? Najczęściej one są zresztą deaktywowane i jeżeli jesteśmy stałymi mieszkańcami, to raczej bym sugerował wyłączyć sobie tą funkcję, po co się bawić w przegrzewanie zbiornika. Czy ilość energii potrzebnej do ogrzania bufora 1000 litrów do określonej pewnie temperatury była obliczana chyba od 0 stopni? Czyli od jakiej temperatury była obliczana ilość energii potrzebnej do podgrzania bufora tam do... Czyli znaczy inaczej, to żeby wyliczyć tą ilość energii, no to wzór jest bardzo prosty. Pojemność tego bufora, czyli 1000 litrów, mnożona przez ciepło właściwe wody, czyli to 0,00116 kWh litr na Kelvin, no i delta T. No i teraz możemy sobie tutaj wstawić, że chcemy go nagrzać na 70 od temperatury 10 stopni, no bo tyle normowo się przyjmuje, czyli delta T 60, czyli mamy 60 stopni razy 0,00, już sobie nawet szybciutko liczę, to Państwu powiem 1,16 i razy co mamy i 1000 litrów. No to nagrzanie takiego bufora wymaga dostarczenia, znaczy inaczej, żeby ta woda się nagrzała, 70 kWh. Tyle potrzebujemy energii.
Czy mając nieduży dom o powierzchni około 150 m2, ogrzewany kotłem gazowym bez zasobnika i mając zapas energii elektrycznej, założę jako zbiornik CW zbiornik buforowy z wężownicą o dużej powierzchni wymiany ciepła, na przykład 200 litrów i przez wężownicę puszczę powrót do centralnego ogrzewania, aby podłączyć wodę przed powrotem do pieca gazowego, to czy uda się w zauważalny sposób zmniejszyć zużycie gazu? No bo tak, chcemy, mając kocioł gazowy, grzejąc jakąś tam instalację, zmuszać się właśnie elektrycznie. Tak, no bo teraz tak, najpierw tak, mamy zapas energii elektrycznej, więc chcielibyśmy sobie wstawić tam jakiś bufor z grzałką, rozumiem, no bo po to. Kocioł gazowy to wiadomo. No. Tutaj tak, po pierwsze, nie mieszajmy nigdy trybu CO do CWU. To są dwa osobne tryby. Jeżeli my tu jakimś powrotem z CO chcemy grzać ciepłą wodę użytkową, no to się może nie sprawdzić, szczególnie, że większość nowoczesnych urządzeń grzewczych, nawet kotłów gazowych, pracuje po tak zwanej krzywej grzewczej, więc ta temperatura powrotu i zasilania zmienia się praktycznie non-stop, więc tutaj nie mieszajmy tych dwóch trybów. Jeśli mamy jakąś nadwyżkę energii elektrycznej, pytanie jeszcze ile, bo rozumiem, że ta nadwyżka wynika z jakiegoś układu fotowoltaicznego, no to oczywiście możemy sobie kombinować ze zbiornikiem na CWU z grzałką i wtedy nadmiar energii przekazywać na CWU lub też wstawić po prostu pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej. Są takie jednostki przecież kompaktowe, małe ze zbiornikiem tam, nie wiem, 200-300 litrów i wtedy zużywać energię elektryczną na cele grzania CWU przez pompę ciepła taką typowo dedykowaną. Z tym powrotem z instalacji grzanie zbiornika CWU to się może nie sprawdzi, najczęściej się nie sprawdza, więc tutaj bym nie szedł w tym kierunku, to jest troszeczkę takie już przekombinowanie. Jakie jest lepsze podłączenie bufora do pompy? Trzyrurowe czy czterorurowe? Czterorurowe, czyli tak jak sprzęgło, trzyrurowe, rozumiem, że pewnie w tej wersji, że zasilanie z pompy ciepła wchodzi w bufor, z drugiej strony mamy zasilanie w instalację grzewczą, powrót z instalacji grzewczej omija bufor, wchodzi na trójnik między bufor a powrót do pompy ciepła. To jest takie typowo skandynawskie podłączenie buforów. Pod kątem użytkownika nie zauważy różnicy. Na pompę ciepła troszeczkę lepsza ta opcja z tym powrotem do, na tym trójniku między bufor a pompę ciepła, bo wtedy jest mniejsze mieszanie wody w buforze, czyli ta stratyfikacja, ten układ warstwowy ciepłej wody w buforze jest troszeczkę lepszy. Kiedy to stosować? W buforach, które nie mają na przykład płyt rozporaszających, które nie mają tak konstrukcyjnie przygotowanych rurców, które jakby zapobiegają temu mieszaniu wody w buforze. Jedno i drugie rozwiązanie się sprawdzi. Dla użytkownika w domowych rodzinnych praktycznie żadna różnica. A jak możliwie precyzyjnie obliczyć zużycie pompy ciepła w stosunku do grzałki roczne, biorąc pod uwagę miejscowe, sezonowe temperatury zewnętrzne? No, to jest jakby klasyczny dobór, który się przeprowadza dla pompy ciepła, czyli bierze się po prostu cały zakres temperatur od plus 15 do minus tam powiedzmy 20. Można sobie przecież sprawdzić, ile godzin w roku mamy o danej temperaturze. Tu odsyłam na stronę akurat portu PC, oni mają takiego Excela tam z danymi klimatycznymi. Wyznaczamy sobie zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku. Skoro znamy moc grzewczą i w każdej temperaturze i znamy ilość godzin w roku, to jesteśmy w stanie wyliczyć ilość energii. Ten przykład już dzisiaj pokazywałem, że jeśli na przykład przy minus 10 budynek potrzebuje 5 kW, no to możemy wyliczyć, ile tych kilowatogodzin możemy w roku potrzebować, znając te dane klimatyczne. Tam są podane po prostu informacje, ile godzin w roku jest o danej temperaturze i to są średnie chyba z ostatnich 30 lat. Więc to praktycznie przeprowadza się na poziomie certyfikatu, nie chcę mówić o ZC, ale też my jak robimy dobory, to analizujemy tą ilość energii z grzałki i z pompy ciepła i porównujemy. Najczęściej energetycznie grzałka to jest około 5, maksymalnie myślę do 10% energii całościowej, reszta to jest pompa ciepła. Tutaj mamy chyba dość ciekawe pytanie, ale chyba szybko pisane, więc spróbujmy rozwikłać, co autor miał na myśli. Po zagrzaniu ciepłej wody użytkowej zawór dwudrogowy przełącza na podłogówkę, ale temperatura jest wysoka i na mieszaczu jest dławiony przepływ. Automatyka widzi błąd przepływu. Jak rozwiązać problem? Tak, no to jest taka sytuacja, kiedy urządzenie grzewcze, czy nie wiem, pompa ciepła, kocioł i tak dalej, grzeje ciepłą wodę użytkową, czyli pracuje na wysokim parametrze, kończy ten proces, zawór wraca do położenia na ogrzewanie, no i nagle pojawia się tutaj informacja, że jest
tryb CO, potrzebujemy niższy parametr, ale ta gorąca woda jeszcze przez chwilę krąży. Dlaczego tak się dzieje? No bo mamy gorący skrapla, czyli w pompie ciepła, przez chwilę jest schładzany i ta gorąca woda płynie sobie dalej. Teraz kwestia jest taka, jeśli mamy tego typu układ, to pytanie, jeżeli tam jest sama podłogówka, to po co ten mierzacz? Po prostu przez chwilę poleci przez moment gorąca woda przez podłogówkę, a potem wszystko pompa ciepła wyreguluje. Jeśli tam jest mieszacz założony bezpośrednio na rurociągu bez bufora, no to taka sytuacja będzie następowała, bo ten mieszacz przymyka się, jak widzi zbyt gorącą wodę na wejściu, nie? Więc sposób rozwiązania tej instalacji albo wstawić sobie bufor jakiś nieduży, nawet nie wiem, 100 litrów pojemności jako sprzęgło hydrauliczne i wtedy mamy ten, poza tym tutaj jeszcze jedna dziwna sytuacja, skoro mamy mieszacz, to pewnie za nim może być też pompa obiegowa, no i mamy też pompę obiegową, która tłoczy nam z pompy ciepła, czyli tutaj faktycznie pompa w pompę tłoczy, więc tu mamy konflikt dwóch pomp obiegowych. Musiałbym zobaczyć schemat instalacji, ale obstawiam, że to trzeba rozwiązać na poziomie hydraulicznym. Więc panie Januszu, jeśli coś, to zapraszam do kontaktu mailowego, jakiś nawet prosty rysunek, jak mam pan instalację przygotowaną, postaram się coś podpowiedzieć. Jakie straty na zbiorniku ciepłej wody użytkowej z praktyki pan przyjmuje? A, to zbiornik to, co producent, to ma inne, bo bodajże 5 kelwinów chyba straty na 24 godziny jest w tych naszych zbiornikach, które my produkujemy. Tutaj jeszcze jedno pytanie, bo kończy nam się i czas, i pytania, więc pytanie, czy można rozważyć ogrzewanie na podczerwień, czyli może inaczej, jakie ma pan zdanie na temat ogrzewania na podczerwień, czy co by było lepsze, czy bufor z grzałką, czy może właśnie nie zamieniać tej energii na ciepło? To tutaj... Kwestia jest taka, no, czym jest ogrzewanie na podczerwień? Jest ogrzewaniem elektrycznym, nie? Więc jeżeli Państwo chcą porównywać właśnie w ten sposób, który tutaj zrobiliśmy, efektywność układu i sprawdzić, które rozwiązanie będzie dawało dany jakiś tam rachunek za ogrzewanie, no to sprawa jest prosta. Mamy ilość energii, którą musimy wyprodukować i dzielimy to przez sprawność urządzenia. Sprawność pompy ciepła załóżmy 3,5, sprawność kotła gazowego 0, tam nie wiem, 80, 0,90, sprawność kotła węglowego 0,30, 0,40. Sprawność grzałki 1, sprawność ogrzewania podczerwonego, no 1, bo jest to jednak ogrzewanie elektryczne. Nie? Więc to jest prosta zasada, więc tutaj no, inaczej, pojawia się w branży naszej dużo dziwnych rozwiązań, jakieś kurde superatomowe, plazmowe, naddźwiękowe kotły elektryczne, które mają generować nie wiadomo jakiej ilości energii, tylko jak się już spojrzy w DTR-kę takiego urządzenia, to sprawność jest tam 0,99, albo 1 na przykład. Z kilowata energii pobranej, kilowat energii cieplnej powstaje. Fizyki się niestety nie da oszukać i tutaj nie przeskoczymy przez to. No to jeszcze jedno pytanie. Jakie jest zużycie prądu przez pompę ciepła w stanie czuwania? Na przykład latem, gdy włącza się tylko kilka razy dziennie na ogrzanie CWU. Jak to można przykładać? To, co pobiera energię elektryczną w pompach ciepła, szczególnie latem, kiedy one są tak zwanym stand-by'u, to jest przede wszystkim elektronika, no bo ona zawsze jest na jakimś podtrzymaniu. Jeśli to są pompy ciepła inwertorowe, to dosyć często ten tak zwany falownik, on się ładuje, rozładowuje i to potrafi też trochę energii zużywać. Czasem pojawiają się przy takich powiedzmy trochę niższych temperaturach, że jeszcze nie ogrzewamy budynku, ale już jest dosyć chłodno, grzałka karteru czy grzałka sprężarki, ona ma tam w okolicach 200 W, w niektórych przypadkach mniej, w niektórych więcej, ale tak można przy okolicach 120-200 W założyć, to są grzałki, które podgrzewają olej w sprężarce, no bo ten olej musi podgrzany być na tyle, żeby sprawnie smarować wirniki w sprężarce. Więc tutaj to zużycie jest, no nie ma tak, że nigdy nie będzie. Ja widziałem na forach internetowych częste pytania właśnie, że jest lato, a pompa pobiera jakieś tam niewielkie ilości energii. No tak, no bo to wszystko dalej na podtrzymaniu chodzi, chociażby ekran sterownika, który cały czas jest podświetlany, też zużywa dużo energii. Sami widzimy po naszych smartfonach, że praktycznie raz dziennie trzeba go ładować, bo ekrany potrafią zjadać sporo energii elektrycznej, więc no niestety, jak pompa ma nie pobierać prądu, to trzeba ją wyłączyć po prostu z prądu. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za aktywność. Tych pytań rzeczywiście było bardzo dużo. Panie Adamie, dziękuję jak zwykle za cierpliwe i rzeczowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Do zobaczenia przy kolejnych wspólnych tak projektach webinarowej środy, a Państwa zapraszam już za tydzień, ponieważ mamy dwa kolejne ciekawe tematy do naszych spotkań. Więc dziękuję bardzo, życzę udanego popołudnia i do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.